prawda spóźniłem się na casting do Ogniem i Mieczem, ale mam nadzieję, że może po znajomości z Izabelą Skorupką jakoś zwróci uwagę, że dobrze wyglądam w zbroi. W związku z czym może jeszcze jakby jakieś dokrętki albo następna czwarta część trylogii na przykład się pojawiła, to byśmy spróbowali, co? Pani Izo? Ja pan wspaniale wygląda. Tylko no wydaje mi się, że już niestety jest za późno na Ogniem i Mieczem. Na Ogniem i Mieczem tak. Ale jak powiedziałem, każdemu ładnemu we wszystkim ładnie. Także nic dziwnego, że tak ładnie wyglądam. Pani Izo, czy pani się łatwiej dogaduje z kobietami czy z mężczyznami? No, absolutnie zależy to od osoby. Wydaje mi się, że... No, ale od pani osoby? 50-50. Bardzo, bardzo lubię kontakt z mężczyznami, dlatego że mężczyzna jest bardzo bezpośredni i w taki bardziej chuligański sposób mi się dogadać. Chuligański? Tak, to bardzo znaczy? Mi się to podoba. No, że jest się z sobą takim bardzo równym i kobiety może mają niestety tę cechę, żeby się od czasu do czasu obgadywać albo... A pani też obgaduje? No wydaje mi się, że niestety mam coś takiego w sobie jednak, że lubię, ale na pewno nie tak, żebym kogoś może skaleczyła. No, a kobiety są zazdrosne o pani urodę? Zauważyła to pani, że gdzieś tam, no, w kontaktach na przykład pojawia się ten element zazdrości? Nie, bo ja nie myślę w ten sposób, ale no, nie wiem, jeżeli może ładnie wyglądam, na przykład pewien wieczór, to ja też mogę być bardzo zazdrosna o na przykład innej kobiety suknię, albo jeżeli ma piękne włosy, jest ładnie umalowana, nie wiem co. Ale naprawdę? Jest, tak powinno pani być. Jezu, pani nie jest zazdrosna o żadną kobietę, nie wierzę w to. Nawiasem mówiąc, natknąłem się na bardzo fajne zdjęcie, kilkakrotnie w różnych gazetach, kiedy pani robiła taką zeza i taką mordkę w ciup. Coś takiego, tak, nie? Tak. Co moim zdaniem świadczy o tym, że ma pani dystans do swojej urody i nie zawsze musi tak pięknie wyglądać. Pamięta pani takie zdjęcie? No tak, ale mi się wydaje, że to chyba chodzi o to, że ja wiem, jak wyglądam z rana. Ja nie wyglądam jak Izabela Skorupka, jak się budzę z rana. Jak to? Siedzę przed lustrem z charakteryzatorką przez 2 godziny i później jestem tą Izabelą Skorupką w gazecie. Ale ma pani charakteryzatorkę wydaje mi się, że te wszystkie miny. Nie, no na pewno nie. Na pewno nie. To nie jest. No ale co te wszystkie miny? Wydaje mi się, że to jest tylko mój sposób pokazania, że nie chodzę naokoło i nie myślę o tym, że na przykład dzisiaj ładnie wygląda. Przecież no dobrze, ale teraz, kiedy pani została już twarzą Oriflame'u na cały świat, tak. No to będzie pani mogła też sobie pozwolić na robienie takich min, czy od tej pory już będzie pani się mogła pokazywać tylko jako właśnie ta już piękna, zrobiona Izabela Skorupko? Wydaje mi się, że Oriflame wybrało mnie właśnie dlatego, że jestem tą osobą, którą jestem i będę mogła się zachowywać jak pani chce. Spontanicznie, tak jak chcę i oczywiście tak, żebym godnie reprezentowała firmę. Aha, dobrze. A proszę mi powiedzieć, skoro tak pani mówi o tym budzeniu się porannym, to jak pani lubi być budzona? Jestem niestety bardzo leniwą osobą. Chciałabym najbardziej, no jeżeli bym mogła to sama wybrać, spać do godziny 12. Oczywiście nie mam absolutnie możliwości do tego teraz, ponieważ mam córkę i... Czyli córka panią budzi? Tak, tak. No jak budzi? Budzi tak, że drapie w policzek? Czy łapie buzią za nos? Zależy kiedy, ale przeważnie budzi się i krzyczy i chce smoczek albo ma jakieś sny, nie wiem, nieprzyjemne. Chce smoczek? I to jest ciekawe, bo, bo przecież teorie są takie, że jak dziecko zsie smoczek, tak, to będzie miało później taki zgryz trochę, nie do końca dobry. Kiedyś tak było, nie no teraz, właśnie. Bo teraz już są smoczki anatomiczne. Aha. Na szczęście, ponieważ dzieci mają, większość dzieci właśnie ma potrzebę ssania smoczków. I to jest, jeżeli dziecko chce ssać smoczek, to proszę bardzo. Izabelo, ja zdejmę, bo się spociłem trochę w tej zbroi. Swoją drogą, ciekawe jak dawano sobie radę w dawnych czasach. O, także... Tak lekko? No, tak lekko, tak. No ta zbroja pewnie nie obroniłaby mnie specjalnie. Ja sobie przypnę tutaj ten mikrofon. A jaki pani ma komunikat na sekretarce nagrany? Wiadomość na sekretarce. Najkrótszy jak tylko się da. Bo próbuję nie zanudzać ludzi moim głosem. Dzwonisz do nas, nie ma nas w domu. Dziękuję, do widzenia. A gdzie pani w zasadzie mieszka? W Szwecji, przede wszystkim w Szwecji. Znaczy tam w Sztokholmie, mamy, tak? Mamy bazę, a później jeździmy między Nowym Jorkiem, Stanami, oczywiście, wszędzie, gdzie tylko. A pani się boi latać samolotami?
Nie boję się, ale teraz mam coś takiego, nie wiem, dziwnego. Nie wiem, wydaje mi się, że każda matka ma w sobie jakiś strach przed czymś, co się może stać. Że na przykład jak wyjeżdżam gdzieś sama, to się boję wszystkiego, nawet przez ulicę przejść. Żeby mi się nic nie stało, bo wtedy sobie dam. Dziecko poradzi, tak? No to ciekawe. W 78 roku, mając 8 lat, wyjechała pani z rodzicami do Szwecji. I tutaj cytuję. Byłam gorzej ubrana i szwedzkie koleżanki gorzej mnie traktowały. Pragnęłam akceptacji, chciałam być popularna. Zauważyłam, że ludzie śmieją się i biją brawo, kiedy kogoś lub coś udaję. Byłam milicjantem, kaczką, czymkolwiek, byle nie sobą. Zapragnęłam zostać aktorką. Czy nadal ma pani taką potrzebę akceptacji? Czy już ta potrzeba jest spełniona? Akceptacji na pewno nie, ale aktorstwa absolutnie. To znaczy, ma pani potrzebę bycia aktorką, czy potrzebę akceptacji? Nie, akceptacji nie. Już czuję się bardzo zaakceptowana. Szczególnie przeze mnie i to chyba najbardziej chodzi o to. Ale aktorstwo oczywiście jest no, wspaniałym artystą. Tutaj się pani znajduje. Ponieważ, absolutnie. I to jest też związane z tym, że bardzo bym chciała być innymi osobami od czasu do czasu. A ciekawe właśnie dlaczego? Wydaje mi się, że każdy ma coś takiego w sobie, bo wtedy nie trzeba... Ja nie mam. Tak. No ja właśnie chcę być sobą. Tak. Nie, no ja jestem sobą na co dzień, ale nie muszę się wstydzić na przykład pewnych uczuć i pewnego zachowywania się, powiedzmy, płaczu, agresji, bo mogę to zwalać na inną osobę, którą gram. Sposób. No, no ale przecież wyładowanie. Ale przecież w domu nie musi pani już udawać. W domu jest pani płaczliwa albo agresywna? Agresywna raczej nie, ale powiem, mam temperament, absolutnie. A co to znaczy, mam temperament? Co się dzieje? Jak jestem zła, jestem bardzo zła. Wtedy, kiedy jestem szczęśliwa, jestem bardzo szczęśliwa. Po prostu jestem polską kobietą, powiedzmy. To są te polskie geny? Tak, absolutnie. Absolutnie. No a czym się różnią te geny na przykład od, nie wiem, powiedzmy, genów amerykańskich albo szwedzkich? Wierzy pani w to, że naprawdę są różne geny? Absolutnie. Zawsze byłam osobą w szkole, która musiała powiedzieć na przykład nauczycielce, że nie zgadzamy się z tym, albo w grupie jakiejś zawsze jestem osobą, która... No i co, wtedy mówili, że się Polka wyrywa? No nie wiem, nie mówili mi o tym, że jak są nas Polka, tylko że miałam temperament i wierzę w to, że to jest przez to, że jestem z Polski. A jak pani była traktowana przez inne, na przykład tam powiedzmy koleżanki czy też kolegów w szkole? Jak pani była taka, nazwijmy to, pyskata? No byłam chuliganką, byłam straszną chuliganką i wydaje mi się, że... Ale była pani lubiana? Chyba nie za bardzo. Nie? Właśnie... Nie za bardzo byłam. Byłam popularna, ponieważ grałam w koszykówkę, w piłkę nożną i wszystko. I to w taki sposób wygląda w szkole, ale nie powiem, że byłam osobą, która zawsze była wybierana jako najbardziej popularną dziewczyną. Dlatego, że zawsze bardzo pyskowałam. No, ale to ja myślałem, że uczniom to by się właśnie podobało, że pani staje jakby no, po stronie klasy. No wtedy, kiedy nie potrzebowali, owszem, ale nie na przykład, jeżeli był jakiś argument między uczniami, wtedy nie byłam za bardzo argument, popularna. Czyli kłótnia. Właśnie. Mówi pani podobno, że zastanawiacie się razem z Mariuszem nad powrotem do kraju, ale planujecie przenieść się ewentualnie do Polski, kiedy, cytuję, dzieci będą dorosłe, czyli rozumiem, że w planie są jeszcze następne dzieci. I że kiedy dorosną? No to chciałem zapytać, dlaczego dopiero wtedy ewentualnie macie się przenieść, a nie teraz na przykład? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, to Mariusz ma swoją karierę w Stanach, gra w lidze NHL i nie ma po prostu możliwości się przeprowadzić wcześniej. Ale pani by chciała się przeprowadzić tutaj rzeczywiście, czy ja jeszcze naprawdę szczerze mówiąc nie myślałam o tym, że się przeprowadzę do Warszawy albo Krakowa, albo do... Ja bardzo lubię przebywać w Polsce i jestem otwarta do tego po prostu, ale nie myślę o tym codziennie. Nie, no ja myślę. Natomiast... Mieszkam teraz przede wszystkim w Szwecji, Julia tam się bardzo dobrze czuję. A co to znaczy, że Polska wydaje się pani trochę krajem do góry nogami? Teraz. No teraz. Teraz. No. Bo przechodzi wielką zmianę. Ja widzę niesamowitą zmianę, na przykład w porównaniu z jak byłam tu 5 lat temu, to wszyscy bardzo inaczej wyglądali, się zachowywali. Teraz to już Polska jest światem. Już nie ma tak, że przyjadę i powiem, że ja się znam i tu, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Na przykład w sklepach to mogę znaleźć wszystko, czego nie mogę znaleźć w Szwecji. Na przykład co? Na przykład... Ciekaw jestem. Na przykład różne serki. Albo chleby, nie? Albo chleby. Ale w sklepach na przykład. Ja mogę przez 5 godzin chodzić w Supersamie. Tutaj, w Warszawie? Tak, uwielbiamy to.
Naprawdę? Tak. A rozpoznają panią tutaj Polacy? Nie, i to jest właśnie bardzo przyjemne. I dlatego pani lubi chodzić? Zderzać się, skrzyczeć na wszystkich, mówić, że to jest mój koszyk, proszę się tutaj nie. I to jest naprawdę bardzo przyjemne. I tak pani robi? Tak. Pani jest kibicem piłkarskim? Legia. Nie, za bardzo nie mam czasu na to, ale na przykład uwielbiam naprawdę chodzić na piłkę nożną, naprawdę nie wiem, o co chodzi, wiem, gdzie jest bramka, ale uwielbiam krzyczeć. No i co pani krzyczy? No powiedzmy Legia, albo Milan, nie wiem co, na przykład we Włoszech uwielbiam, jak byłam w Mediolanie, to uwielbiam chodzić na mecze piłkarskie. Pytam o to dlatego, że w eliminacjach Mistrzostw Europy polska reprezentacja znalazła się w jednej grupie ze Szwecją, więc chciałem zapytać, tak, komu pani będzie kibicowała? No to już jest naprawdę bardzo trudna sprawa, problematyka, oczywiście chyba wydaje mi się, że zależnie od tego, jak będzie. Jeżeli... Słabszemu pani kibicuje. Tak, na pewno. Na pewno. Tak sobie pomyślałem. Tak. Proszę mi powiedzieć, czy pani czuje, że była wychowywana w tak zwanej dyscyplinie? Niesamowite. A na czym ta dyscyplina polegała? I dlaczego pani to odczuwa? No ja się zawsze bardzo różniłam od moich szwedzkich koleżanek. Na przykład mama po mnie zawsze przychodziła o godzinie 10-11 na dyskotekę i w mikrofonach zawsze... zawsze w mikrofonie mówiła, Iza, już tu jestem, czekam z psem, zawsze się bardzo z tego... Ale mówiła po polsku? Wstydziłam, tak. Aha. I po szwedzku też, jeżeli uważała, że potrzeba. Miałam naprawdę dyscyplinę, która mnie niesamowicie denerwowała wtedy, ale teraz jestem niesamowicie wdzięczna za to. Nie, bo to jest bardzo interesujące. Co taka dyscyplina w takim razie daje? Jeżeli pani jest zadowolona, to znaczy, że to jest dobry sposób wychowywania. Czyli wniosek pierwszy. Tak. Julia będzie wychowywana w taki sam sposób. No taki sam, może w mój sposób, ale na pewno będzie absolutnie. Wydaje mi się, że jeżeli dziecko czuje się kochane przede wszystkim, ale powiedzmy jest dyscyplina i naprawdę wie, muszą być granice przede wszystkim. Jeżeli jest się dzieckiem powiedzmy bardzo, no Julia jest chuliganką niesamowitą i potrzebuje znaczy, naprawdę na to stymulacji, tak. I to trzeba przede wszystkim pokazać, że się ją kocha, a później wszystko wokół tego to musi być naprawdę. No ale co, jak pójdzie na dyskotekę, to pani powie, że o 22 musi wrócić? Absolutnie. Tak? Absolutnie. Jeżeli będę uważała, że to jest ten czas, to absolutnie. Mhm. Jeżeli będzie mnie nienawidziła przez to, to zrozumie później, że to tylko chodzi o to, żeby nie zwariowała gdzieś. A to do jakiego wieku pani była tak, no powiedzmy, przez mamy pilnowana? No ja wiem, może 17-18 lat. Mama zawsze na przykład się chowała w krzakach. Zawsze wiedziała, co zrobiłam, mama gdzie jest się chowała w krzakach. Tak. I szła za mną. Ja nigdy nie wiedziałam o tym. I przychodziłam, jeżeli na przykład wypytywała mnie się, gdzie byłam, co robiłam, z kim. No. I ja już coś plątałam i wymyślałam jakąś historię, to zawsze mi pozwalała na to, żebym się po prostu wygadała i później powiedziała mi, jak to wszystko wyglądało. Ale co pani robiła w krzakach i z kim? No ja nie byłam w krzakach, ale powiedzmy, że na przykład była młodzież, która była no może część tej bardziej takiej chuligańskiej młodzieży, jej się to nie podobało, uważała, że jak nie powinno być, to już wiedziała, o co chodzi. Film Nikt nie kocha tak jak my, tak, to jest oczywiście film szwedzki, który przyniósł pani sporą popularność tam w Szwecji. Później zaczęła pani pracować jako modelka, zresztą ciekawe dlaczego. Wyjechała pani na zdjęcia do, mam tutaj taki... krótkie resume, tak, na zdjęcia do Mediolanu, później spędziła pani 2 miesiące w Nowym Jorku i teraz cytuję pani słowa. Dłużej nie dałam rady, wpadłam w depresję i utyłam. Gdy ci mówią, żeby nie jeść dwa razy, żeby nie jeść, jesz dwa razy więcej. No więc tak, po pierwsze, patrzę na panią i trudno mi uwierzyć, że pani kiedykolwiek miała depresję. Naprawdę dziękuję. Miała. Słucham? Dziękuję. No tak. No. Wydaje mi się, że każda młoda dziewczyna, wyjeżdżając do Nowego Jorku, ja miałam 17 lat, naprawdę musi wiedzieć wszystko o sobie. Ja po prostu chyba byłam pełna kompleksów, nie wiedziałam, w jaki sposób to wszystko miało wyglądać. Agentura codziennie dba o to, żebyś dobrze wyglądała. Mi się wydaje, że jeszcze mając 17 lat, to jest trochę za wcześnie. I u mnie to wszystko w odwrotną stronę się. Ale pytanie drugie jest takie, ponieważ pani tutaj wspomniała o tym, że jak nie każą ci jeść, to jesz dwa razy więcej. Tak. To pani zawsze jest taka przekonana, jak ktoś pani powie, nie jedz ciasteczka, to pani właśnie wtedy zje dwa ciasteczka? Wydaje mi się, że to chodzi o to, że człowiek ma taką fix ideę i myśli tylko o tym.
Który cały czas chodzi do lodówki, tak. A pani chodzi do lodówki, tak nawiasem mówiąc? Bardzo często. Ale to jest też taki sposób oszukiwania się, takim udawania przed sobą, że się na przykład czegoś tam nie podkrada, a i się nie pokazuje tego komuś innemu i się wydaje, że schudniesz, ale teraz absolutnie nie mam tych problemów. Szczególnie z tyciem. No nie, jak pani, się ma dziecko, to nie ma czasu, to wręcz naprawdę dbam o to, żeby zjeść, bo inaczej nie mam siły. Chciałem zapytać tutaj o te takie coś, co pani próbuje ukryć. Właśnie chciałam to ukryć. No właśnie, jakoś... co? Takie blizenki tutaj są. Tak. To jest ciekawe, no i znaczy, co? Miałam zoperowane ręce, bo Julia była taka przylepiona do mnie, że ją nosiłam przez cały czas i gotowałam jedzenie. Znaczy już aż taka w kuchni, nie jestem niesamowita, żeby to tak nie brzmiało, ale wszystko musiałam z Julią robić. Nosiłam ją naprawdę... I co, po prostu od tego noszenia coś się tutaj pani zrobiło, tak? Tak, musiałam to zoperować. Koziołki powyskakiwały. Tak. Ponieważ pani naprawdę taką bardzo znaną osobą stała się, występując jako partnerka Piersa Brosnana w GoldenEye, chciałem zapytać, czy pani lubi Bondy w ogóle? Owszem, lubię, ale nie powiem, że wszystkie filmy widziałam. Szczególnie nie przed... zagraniem w filmie. Teraz już przejrzałam te filmy. No i to jest dla mnie taka bajka, to jest coś wymyślonego, to jest... Czy pani jest feministką? Mężczyzna. No na pewno, jeżeli chodzi o mężczyznę, na pewno tak. Jeżeli chodzi o mężczyznę, na pewno tak. Mhm. Po sukcesie GoldenEye, jak sama pani powiedziała, no drzwi do Hollywoodu stanęły przed panią otworem, tylko że pani odrzucała te propozycje. No i dlaczego? No, chodzi o to, to nie chodzi o to, że odrzucałam i że czułam się po prostu wspaniała i ja nie umiałam tego wykorzystać. Ja, dlaczego? Ja czułam, że wszystkiego było jakoś za dużo wtedy, dlatego że Bond był takim sukcesem i ja byłam po prostu zszokowana tym wszystkim. I zamiast wykorzystać to, przeprowadzić się do Los Angeles i naprawdę zrobić coś fajnego z tego. Czyli trochę pani żałuje tego, tak? Jak rozumiem, braku tych propozycji. Nie znaczy tylko tego... też żałuję, tylko teraz czuję się bardziej silna. Czuję się, nie wiem, czy to jest przez to, że jestem mamą, że mam w sobie jakiś taki spokój inny, którego nie było. I na pewno to będę wykorzystywała w wszelki sposób teraz. No tak, bo pani ma przecież w Los Angeles swoją agentkę ciągle, prawda? Tak. A czy teraz ma pani jeszcze, dostaje propozycję, czy już zapomniano o tej dziewczynie Bonda? Owszem, ale to cały czas chodzi o to, żeby być tam i być, chodzić na spotkania, dyskutować z reżyserami, to przecież... A to panią nudzi, jest... czy nie? Czy to pani lubi? Ta część to jest część naszej pracy, ale to jest wyczerpująca część naszej pracy, ponieważ cały czas walczymy o coś. No więc tak, najpierw okazało się, że termin rozpoczęcia zdjęć do Ogniem i Mieczem pokrywa się trochę z terminem porodu. No i podobno pani bała się o tym powiedzieć reżyserowi, to prawda? Tak. No i co się stało? I co pani zrobiła? Ja przez bardzo długi czas udawałam, że po prostu byłam zajęta. Nie wiedziałam, wydawało mi się, że bardzo chciałam to zrobić, bardzo chciałam. Ale on w ogóle wiedział, że pani jest w ciąży, czy nie? Nie, przez dłuższy czas nie. Ale później zadzwoniła mi przez parę sekund, byłam cicha i właśnie... rozmawiałam wtedy z panią Walą Hoffman i pani Wala powiedziała, ja wiem, o co chodzi, że jesteś w ciąży. Tak. Jak to, wiedziała już? Tak. Czyli ktoś jej wcześniej powiedział? Nie, czuła to. Kobieta czuje, co druga kobieta nie może powiedzieć i chce powiedzieć. Ale co pani liczyła na to, że żona uładzi trochę tego reżysera, że... No... I tak było. I tak było? Tak było. To jest bardzo trudne to wszystko zaplanować po prostu, żeby to wygodnie, dlatego że ja nie chciałam urodzić Julię i od razu jechać na plan, tylko chciałam się z nią zapoznać i być mamą przez parę miesięcy i później to wszystko zrealizować. Dobrze, pani twierdzi, że gdyby, no jakby wziąć pod uwagę wszystkie korzyści, które odniesie pani z występowania w Ogniem i Mieczem, to najbardziej z tego wszystkiego skorzysta Julia. Jak to należy rozumieć? Dlaczego? Znaczy najbardziej nie wiem, bo ja oczywiście też jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, ale wydaje mi się, że Julia będzie bardzo dumna z mamy. Będzie zadowolona, że była przy mnie, że to wszystko przeżyła. A pani ją miała ze sobą na planie? Tak, tak. Ale oczywiście nie nudziło ją to trochę, ponieważ przyczepa nie jest za wielka i była dosyć zimna, że, że była w hotelu i jej było bardziej wesoło. Trenowała chodzenie i raczkowanie w tym wieku.
To ciekawe. A skąd się w ogóle wzięła taka moda na to, żeby brać dzieci? Bo kiedyś, parę lat wcześniej, ja już kilkakrotnie rozmawiałem z różnymi polskimi aktorkami i one mówiły właśnie, że trochę żałują tego, że jak miały dzieci, to zostawiały te dzieci pod opieką niańki i nie zabierały ze sobą na plan. A pani od razu wiedziała, że będzie dziecko ze sobą zabierała wszędzie? To nie jest moda, to jest możliwość, to jest wymaganie. Ja po prostu to wymagam i nic innego. Jeżeli ktoś się nie zgadza na to, to ja nie jestem w tym. Ja się nie bawię po prostu. No tak. Mariusz jest bardzo męski, a męskość dla mnie oznacza spokój, bezpieczeństwo, pewność siebie. Mariusz jest taki, dlatego mogę być przy nim słabą kobietą, od czasu do czasu nawet histeryczką. To miłe uczucie móc być w domu małą, nieporadną istotką. Ciekaw jestem. Czy to nie jest przypadkiem sposób na to, żeby po prostu nic nie robić, że pani w domu chciałaby sobie poluniuchować? Tylko leżeć na kanapie. Ja tylko to robię przez cały czas, proszę pana. Naprawdę? To tak? To są chyba moje marzenia, że tak ma być, ale życie w rzeczywistości nie zawsze tak wygląda. Bo co? Ale wydaje mi się, że to jest podstawa naprawdę, związek. Obojętnie kto z kim, spokój. Naprawdę, żeby znaleźć ten spokój. Bo ja jestem ciekaw, dlatego że przed tym, zanim zaczęliśmy tutaj tą rozmowę, pani powiedziała, że Julia ma 15 miesięcy. Tak. Więc jest w takim okresie, kiedy jeszcze może się budzić w nocy. I pani powiedziała, że ona strasznie daje pani teraz w kość, jeśli chodzi o to spanie. Tak, cały czas się budzi. Cały czas. No i ale co pani, wstaje po prostu i nosi ją na rękach i co? Nie, my się sobą dogadujemy. Rozmawiamy sobą w nocy. Jeżeli jest straszny kryzys, to idziemy się bawić, ale bardzo, bardzo próbuję ją namówić na to, że jest ciemno i noc. A pani była taką mamą, która karmiła piersią, czy od razu tam jakieś sztuczne używki i tak dalej? Nie, karmiłam. I do jakiego czasu? No niestety tylko do 5 miesiąca, ponieważ zaczęłam wtedy pracę i nie chciałam, żeby niestety suknie moje były zalane czymś, czym nie powinny. Proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że jesteście o siebie zazdrośni? Na pewno przechodziliśmy wszystko to, co wszyscy przechodzą. Ale co, to już wytłumiło się trochę. Wie pani, pytam o to dlatego, że zawsze jest taki moment, kiedy na przykład jedno z dwojga jest aktorem lub aktorką. Tak. No to wszystkie te sceny miłosne zawsze podejrzewam, że jeżeli na przykład mąż jest zazdrosny i patrzy na przykład na pani pocałunki, no to musi być dosyć przykre dla niego, nie? Ale w ten sposób też nie można myśleć, bo to jest naprawdę praca. Ja współpracuję z całą ekipą, wokół nas stoi 200 osób. Ale mnie pani tego nie musi tłumaczyć. Pytanie, czy on ja to akceptuje? Rozumiem, ale to się proszę jego spytać. Ale jeżeli chodzi o Mariusza Praza, to Mariusz ma ten sam problem, że jest wielkim idolem na lodzie i później stoi 100 dziewczyn i czeka na niego po meczu. No. Że jak jeżeli pani na to reaguje? No naprawdę się tym nie przejmuję, bo czuję, że jeżeli by wybrał kogoś innego przede mną, to jest naprawdę jego wybór i nie mam. Pani Izo, kto więcej zarabia, pani czy Mariusz? Oczywiście ja nie. Nie uważam, że to jest coś, o czym ani Mariusz, ani ja chcemy rozmawiać o tym. Nie, no ja myślę, ale myśli pani, że to jest komfortowa sytuacja dla mężczyzny? On znosi to, że kobieta musi znosić, po prostu tak wygląda nasze życie. Musi. Nie ma dyskusji o tym. Pani podobno śpi z Julią w łóżku, tak? Tak. No tak, niby mam się wstydzić, że to robię, ale tak ma być. No tak, ale dlaczego, no to w takim razie, dlaczego znaczy, tak ma być? W Ameryce, w Stanach to wszyscy uważają, że jestem psychicznie chora, że śpię z dzieckiem. Wydaje im się, że robię to sobie, że chcę się przytulić, ale wydaje mi się, że dziecko potrzebuje być, tak przez wszystkie czasy wyglądało, małpka leży koło swojej mamusi i tak dziecko ma czuć, że jest kochane i ciepło i jestem tam zawsze wtedy, kiedy mnie potrzebuje. To jest jasne. A mogę zapytać, z której strony mała śpi? Z prawej. Z prawej. A Mariusz? Oczywiście z lewej. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, skąd wzięło się to, że chodziły o pani plotki, że tak, że pani nie lubi chodzić ubrana seksownie i nie lubi chodzić w butach na wysokich obcasie, a tymczasem patrzę, a tu dokładnie wszystko odwrotnie. Mi się wydaje, że może wszyscy sobie wyobrażają mnie jako taką świętą Jadwigę, ponieważ jestem tą mamusią. Jestem bardzo szczęśliwa za to, tylko gram świętą postać, Helenę. I ludzie mają wyobrażenie o mnie jako taką. Bardzo mi miło, ale naprawdę uwielbiam wysokie obcasy i wręcz uważam, że kobieta powinna być kobieca, bardzo. No tego na pewno ja nie mam kompletnego bzika na punkcie wysokich obcasów, bo aż mam pantofle na wysokim obcasie i tenisówki. Tenisówki na wysokim obcasie to nie ma czegoś nawet takiego. Nawet teraz są. Nie, no to tylko chyba można na koturnach skręcić nogę, to jest największy problem. A jak jest z tym słynnym pani przeklinaniem?
Bardzo lubię przeklinać. No, dobrze. I uważam, że trzeba to zrobić wtedy, kiedy to pasuje, szczególnie kobieta. Bo kobieta, która klnie za często i nie w tych sytuacjach, w których powinna, naprawdę jest bardzo... A w jakich sytuacjach nie powinna klnąć? No, jako przecinek po prostu. Aha, powinno to być używane wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebne. No, a co pani mama na to mówi? Czy przy mamie jest pani w stanie przekląć? Mama bardzo nie lubi, jak klnę. I raczej nie wie o tym, że klnę. I zawsze wtedy, kiedy to zrobię i... Bo pani po polsku przeklina, tak? Tak, tak, bo polskie przekleństwa mają coś w sobie takiego bardzo mocnego i... A szwedzkie czy angielskie to nie? No angielskie to są nie, proste, nie? Tak, ale szwedzkie to są takie raczej za miękkie. Aha, w ten sposób. Tak. A wie pani, że ja mam dla pani prezent, dlatego że podobno pani kiedyś zbierała lalki. Tak. No więc, ale teraz jest obawa, że Julia pewnie je... Nie. Już nie jest obawa, tylko tak jest. Co, nagryzie te lalki? Wszystkie moje lalki już niestety. A to były jakieś Cała specjalne moja kolekcja, lalki? Tak, ja miałam ładną kolekcję lalek. Już te lalki są dawno w różnych pakunkach. O. A co pani powie na taką laleczkę? No śliczna. To będzie taki polski symbol, akurat taki troszkę gangster z komórką. Nieogolony, widzę. No. Ale będzie dobry? Dziękuję, śliczny. No to będzie prezent i dla pani od razu, i dla Julii. W takim razie będzie miała następny obiekt do gryzienia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Izo. Jaki cwaniak. No cwaniak. Ja bardzo dziękuję i pozwolę sobie dziękuję. Na koniec... No, to było urocze. Bardzo dziękuję. Izabela Skorupka. Dziękuję. Co się słyszał?